Szczecin, ze względu na swoje położenie, żeglowny tor wodny sięgający aż do Bałtyku, był miastem, w którym już od średniowiecza rozwijała się gospodarka morska. Bez względu na to, czy na przestrzeni wieków władali nim książęta pomorscy, Szwedzi czy Niemcy, wszyscy opierali jego gospodarkę na potencjale miasta morskiego. Pod koniec XIX wieku na terenie Szczecina powstały stocznie Odra i Wulkan. Zniszczone wskutek nalotów dywanowych pod koniec II wojny światowej, zostały odbudowane w powojennej Polsce jako nowe przedsiębiorstwo państwowe. W PRL stocznia budowała drobnicowce dla potrzeb krajowych i oferentów zagranicznych, statki specjalistyczne, utworzyła także stoczniowe biuro projektowo-konstrukcyjne. Jako zakład dający utrzymanie tysiącom robotników i ich rodzinom, Stocznia Szczecińska stała się miejscem przeobrażania historii Polski. W 1970 roku jej robotnicy wystąpili w obronie własnej godności i prawa do godziwego życia. Od kul zginęło 16 osób. Prawie 100 zostało rannych. Po grudniowych protestach w Gdańsku i Szczecinie to właśnie robotnicy Stoczni Szczecińskiej zażądali rozliczenia winnych śmierci swoich kolegów. W styczniu 1971 roku podjęli kolejną akcję protestacyjną i zmusili komunistów do podjęcia rozmów. To tutaj, w szczecińskiej stoczni, nastąpiło podpisanie porozumień sierpniowych. 30 sierpnia 1980 roku w świetlicy stoczni podpisany został protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową. Było to pierwsze z porozumień społecznych, do których doszło wskutek fali strajków z lipca i sierpnia 80 roku, obejmującej od połowy sierpnia również liczne szczecińskie zakłady pracy. Wyprzedzało ono porozumienie gdańskie. Festiwal wolności nie trwał jednak długo. Wprowadzony w grudniu 1981 roku stan wojenny pogrzebał nadzieję na reformę państwa. I znów szczecińscy stoczniowcy wykazali się odwagą i hartem ducha, ale ich strajk został brutalnie spacyfikowany. Z materiałów IPN. Strajk sierpniowy, który wybuchł w Szczecinie w 1988 roku, był jednym z ważniejszych obok strajków w kopalni Manifest Lipcowy, w Jastrzębiu, w Hucie Stalowa Wola i w stoczni imienia Lenina w Gdańsku. Stał się impulsem do zasadniczych przemian politycznych w Polsce. Przełamywał bowiem impas drugiej połowy lat 80. w relacjach władza-opozycja. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Szczecinie po przekształceniach i połączeniach z innymi strukturami podziemnej opozycji stanowił centrum opozycji w Szczecinie, które delegowało swoich przedstawicieli na obrady Okrągłego Stołu, a w czerwcu 1989 roku wprowadziło swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Po przemianach w 1991 roku Stocznia Szczecińska przekształciła się w zakład pod nazwą Porta Holding. Przedsiębiorstwo coraz lepiej radziło sobie w realiach rynkowych, miało plany odważnego rozwoju, dysponowało wysoko wyspecjalizowaną kadrą, produkowało specjalistyczne statki zamawiane w wielu miejscach świata. Liczba osób pracujących dla potrzeb stoczni w całym kraju sięgała ponad 140 tysięcy. Sprywatyzowana stocznia szczecińska Porta Holding S.A. spłaciła państwu długi zaciągnięte przez przedsiębiorstwo państwowe. W 1995 roku została sklasyfikowana na 5. miejscu na świecie pod względem zamówionego tonażu i na 9. miejscu pod względem rocznej produkcji. Latem 2001 roku Szczecińska Stocznia i PKN Orlen przygotowywały wspólne przedsięwzięcie. Stoczniowy holding wnosił terminal, Orlen bazę, która miała być połączona podwodnym rurociągiem ze Świnoujściem. Alternatywne źródło paliwa dostarczanego przez Bałtyk gwarantowałoby wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski i realny spadek cen paliw, przynajmniej w północnej części kraju. Bliskie sąsiedztwo Berlina dawało z kolei szansę na hurtowy handel z Niemcami, wspomina Andrzej Modrzejewski, były prezes PKN Orlen. Baza paliwowa została sprzedana za niewielką sumę Jerzemu Jędykiewiczowi, baronowi SLD. Planowaliśmy uruchomienie terminalu gazu płynnego w Policach pod Szczecinem, czyli uniezależnienie się od rosyjskiej rury. Jacek Piechota wiedział o naszych planach, ale bardzo go drażniły. Weszliście nie do swojego koryta, mówił, wspomina Krzysztof Piotrowski, prezes Porta Holding. W 2002 roku za rządów Leszka Millera dokonano aresztowań członków zarządu przedsiębiorstwa pod nieprawdziwymi, jak się potem okazało, zarzutami. Niesłusznie oskarżeni zostali uniewinnieni. Działania ówczesnych władz najbardziej dosadnie określił były minister Wiesław Kaczmarek w programie Misja Specjalna wyemitowanym w pierwszym programie TVP. Na polecenie ówczesnego rządu byłem organizatorem linczu medialnego zarządu Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości.
To, co się wydarzyło, jest precedensem na skalę cywilizowanej Europy. Rząd państwa będącego członkiem Rady Europy posadził do aresztu właścicieli prywatnego przedsiębiorstwa, po czym bezprawnie zagarnął majątek tego przedsiębiorstwa. Maciej Lisowski, dyrektor fundacji Lex Nostra. W wyniku tych działań Agencja Rozwoju Przemysłu kupiła za symboliczną złotówkę od Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. spółkę ASS, która zajęła się kontynuacją produkcji statków. Stoczni nadano nazwę Stocznia Szczecińska Nowa. Postępująca degradacja i dewastacja stoczni doprowadziła do groteskowego poszukiwania inwestora przez rząd Donalda Tuska. Premier zapewniał, że jeśli inwestor się nie znajdzie, minister Grad straci tekę. Na przelew katarskiego inwestora czekaliśmy do ostatnich minut. Bez skutku. Przygotowujemy stoczniom szansę na produkcję statków. Znajdujemy inwestorów. Ja zjeździłem pół świata i w końcu ze skutkiem pozytywnym. A oto jedyny jak dotychczas inwestor, jaki pojawił się na terenie stoczni. Wiadomo jednak, że żaden poważny inwestor nie kupi firmy, której status właścicielski jest niepewny. Jeżeli te rozmowy z katarskim inwestorem nie przyniosą spodziewanych rezultatów, na pewno będą rozmowy z Komisją Europejską o wydłużenie tego terminu. Ale ta ustami komisarz Nelly Kroes stwierdziła, że uzyskiwana wcześniej przez stocznię pomoc publiczna jest niedopuszczalna. Należy zatem zamknąć stocznię, a środki uzyskane ze sprzedaży aktywów zwrócić. W efekcie zlikwidowano zakład, który dawał zatrudnienie dziesiątkom tysięcy Polaków w całym kraju i powinien być siłą rozwojową Szczecina i regionu. Wykształceni, doświadczeni specjaliści pracują dziś dla stoczni holenderskich, niemieckich, francuskich czy chińskich. Absencja stoczni na rynku gospodarczym spowodowała upadek bądź obniżenie kondycji zakładów powiązanych z nią produkcyjnie w całym kraju. Sam Szczecin traci z tego powodu około 80 milionów złotych miesięcznie. W tym samym czasie rządy Niemiec i Francji uratowały swoje stocznie, mocno je dofinansowując. Mam czyste sumienie, że nie dokonaliśmy tutaj czegoś, co by ten proces z naszej winy mogło nie doprowadzić do szczęśliwego finału.